Lol. Barykady zro... Uła. Musimy dokończyć barykadę. Dalej, pomóżcie. Wzmocnij barykadę. Aj. Hej, pomóż! Ciekawe, co na to właściciel tego samochodu. Dobra, to wystarczy. To jasne, że ich nie powstrzymamy. Ale zyskamy na czasie. Wiem, że niełatwo było podjąć tę decyzję. Ale postępujemy właściwie. Ciup. Wesprzyj swoich braci. Dobra. Motyla noga. Przekaż wiadomość dziennikarzom. Wielu z naszych braci zginęło. Ludzie nie mają litości dla tych, którzy są inni. Rozpalić wszystko. Jeszcze tam. Markus, mamy to, o co prosiłeś. O, super. Tam są jacyś dziennikarze. Musimy im jakoś pokazać, co się tu dzieje. To jeszcze coś zostało gdzieś. Tam coś jeszcze zostało. Czekajcie. Co to jest tutaj? Opinia publiczna. Dobra. Wszystko w porządku? Strzelali do tłumu. Zabili wielu naszych. To mogłem być ja. Boję się. Nie chcę się wyłączać. W tych obozach mordują naszych braci. Nie możemy ich zostawić i zapomnieć o tym, kim jesteśmy. Ani o tym, w co wierzymy. Może nie powinniśmy żądać wolności. Gdybyśmy siedzieli cicho, nic by się nie stało. Coś jeszcze tutaj jest? Nie, dobra.
tej... o, tu. Nie zatrzymamy ich na długo, ale to chyba lepsze niż nic. Straciłem kontakt z braćmi wewnątrz obozów. Przestałem słyszeć ich głosy. Może to ludzie zakłócili nam sygnał. I przez to nie mogą się przebić. Ciekawe. Albo wszyscy są wyłączeni. Już nikogo nie ma przy życiu. No. Poczucie winy. Czy podjąłem dobre decyzje? Może dałoby się tego wszystkiego uniknąć? Jesteś nadzieją naszego ludu. Ludu już? Ja ci ufam. Wszyscy ci ufamy. Cokolwiek się teraz zdarzy, zmieniamy bieg historii. Brudna bomba jest na miejscu i gotowa do odpalenia. Czytaj. Markus! Markus, chodź zobacz! Co? No. Serio? Markus! Chcę porozmawiać, Markus! No chodź! Masz moje słowo. Nic ci nie zrobię. Nie idź tam. To pułapka. Co cię zwabić na otwarty teren? Nie idź tam, Markus. Już są na otwartym terenie. Nie mam broni, Markus. Chcę tylko pogadać. Muszę wysłuchać, co ma do powiedzenia. A jeśli cię zabiją? Będę musiał zaryzykować. Oh. Już za chwilę żołnierze zaczną atak. Nie przeżyjecie tego. Będzie po wszystkim. Możesz tego uniknąć. Co masz na myśli? Poddajcie się. Poddajcie się, a daję słowo. Oszczędzimy was. Aresztujemy was. Ale nikt z was nie zginie. Co się stało z demonstrantami w innych obozach? Na ich nieszczęście, w pobliżu nie było akurat żadnych dziennikarzy. To koniec. Owcie. Zostaliście już tylko wy. Serio? Nie obawiam się śmierci. Jeśli będę musiał zginąć za to, w co wierzę, to znaczy, że moje życie miało sens. Ta androidka... Zdaje się, że... jest ci... bardzo bliska. Chyba nie chcesz jej śmierci. Prawda? A wiesz, moglibyście być wolni. Moglibyście o wszystkim zapomnieć i... Zapomnieć. Wykasować. Zacząć nowe życie gdzie indziej, tylko we tak, dwoje. Wykasować pamięć. Aha, we dwoje, jasne. Już to wierzę. Jej życie jest w twoich rękach. Wystarczy słowo, a będzie wolna. Już wolę tu zginąć, niż zdradzić swoich braci. Cóż, podpisałeś na siebie wyrok.
Jak poszło, Markus? Co powiedział? Za chwilę ludzie przypuszczą na nas atak. A my im pokażemy, że się ich nie boimy. Jeśli mamy dziś zginąć, przynajmniej będziemy wolni. O, cholera. Jego życie jest w twoich rękach. Pora zdecydować, co liczy się bardziej. On czy rewolucja? Nie słuchaj go. Skurwysyn kłamie jak najęty. Przepraszam, Hank. Nie powinienem był cię w to mieszać. No się nie przejmuj, Connor. Rób co musisz. Ja też byłem taki jak ty. Myślałem, że liczy się tylko misja. Ale pewnego dnia zrozumiałem. To wzruszające, Connor. Ale ja nie jestem defektem. Jestem maszyną zaprojektowaną do osiągnięcia konkretnego celu i to właśnie zrobię. Dość gadania! Decyduj, kim naprawdę jesteś! Ocalisz życie partnerowi? Czy wolisz go poświęcić? Przepraszam, poruczniku. Serio? Czemu, Connor? Przecież klikałem! Co? Czemu musiałeś się obudzić? Kwadrat klikałem! Kiedy miałeś być jedynie posłuszny. Co za gówno? Czemu wybrałeś wolność, kiedy mogłeś żyć bez zadawania pytań? Spójrz na mnie. Co za gówno? Nie powinno tak być. I wiem, czym naprawdę. Nacisnąłem kwadrat! Zobacz, do czego doprowadziły cię marzenia o wolności, Connor. Co wiesz, za... Wiesz, bardzo rozczarowałeś Amandę. Mnie też bardzo rozczarowałeś. Na szczęście, teraz wszystko się zakończy. Jakieś ostatnie słowa? Jezu! Gdyby ktoś mi powiedział, że mnie zastrzelą, jak bronię androida... Wszystko będzie dobrze, poruczniku. Wyciągnę pana z tego! Zamknij, kurwa, ryj. Już po ptokach. Słuchaj, w końcu znów zobaczę syna, okej? Czekałem na to już od dawna. Nakop ludziom do dupy. Wystarczająco dużo już zjebali. Będzie mi brakować. Będzie mi cię brakować, Connor. Tak. Będzie. Obudź się! Obudź się, obudź się. Obudź się.
Wow. Ja. Burza wściekłych widzów, tak? Przepraszam, że nas zatrzymało. Nikt was nie widział? Nie wydaje mi się. Masz kasę? Tak. Wszystko jest. Okej. Łodzie czekają tam. Na rzece i brzegach jest sporo patroli. Nie odpalajcie, zanim się nie oddalicie. Dobra? I obserwujcie nurt. Powodzenia. Do której mam wsiąść? A nie, pożegnać się pierw muszę. Nie martw się o nas. Z Adamem. Nie rozumiałem, czemu matka chciała wam pomagać. Ale gdy patrzyłem, co robi Markus, dotarło do mnie, że ma rację. Jesteście żywi. Należy wam się wolność. A, widzę, że jak się błyska, no burza idzie. Mam nadzieję, że ludzie to w końcu pojmą. Na drugi brzeg jest niecały kilometr. Nie powinno to długo zająć. Bądźcie ostrożni, na rzece też są patrole. Bardzo dziękuję, Rose. Chciałabym was tam zabrać sama, nie chcę was tu zostawiać. Do widzenia, Alice. Proszę, uważajcie na siebie. Okej, widzimy się po drugiej stronie. Muszali wejść do łodzi, okej. Pomogę ci. Hop. Popchnij łódź. A czemu ty, Luther, tak stoisz jak sopel? Luther, rusz się, że... Może co? No cholera. No. Jesteśmy już daleko. Możemy włączyć silnik. Zajmę się tym. No. Wszystko dobrze, Alice? Kiedy już wreszcie dopłyniemy, będę chciała robić tyle rzeczy. Chcę przeczytać wszystkie książki świata. Słuchać muzyki, tańczyć. Możemy robić wszystko, prawda? Będziemy wolne. Tak. Co tylko zechcesz. Mam złe przeczucia. Nie będziemy się więcej bać. Nikt nie będzie nam rozkazywać. Żadnych panów, żadnego służenia. Zaczniemy nowe życie. Wolne życie. A co z tobą, Kara? Co ty zrobisz? Co ja zrobię?
Nie chcę się więcej bać. Chcę mieć normalne życie. I być szczęśliwa. Płyną w naszą stronę! Przyspiesz. Chroń Alice. Skocz do wody. Skocz już! Wow. Ale podziurawili nam łódkę, nie ma co. Odpłynęli. Nic ci nie jest? O-o! O-o! O nie! Nie! Proszę, nie umieraj! Musicie kontynuować tę wyprawę beze mnie. Jesteś najniezwyklejszą osobą, jaką poznałem, Alice. Byłem maszyną. Przy tobie zyskałem rodzinę. Opiekuj się karą. O ja. Obiecujesz. No cię. No nie, no nie. Nie tak to powinno być. Łódź przecieka. Za dużo ważymy. Idziemy na dno. No. Musimy się dostać na brzeg, zanim zatoniemy. No dalej. Odpalaj! No. Przykro mi. Przepraszam, Luther. Użyj wiosła. Nie możemy umrzeć. Nie tutaj. W ogóle nie płyniemy. W ogóle. Po prostu degrengolada. Nie umrzemy tu, Alice. Przetrwamy to. Będziemy wolne. Kara! Kara, nie! Proszę. Oj! Normalnie, no. Palec mi odpada zaraz, odpadnie mi palec od klikania. Przerywamy blok informacyjny, by przekazać najnowsze doniesienia z Detroit. Joss? Tak, Michael. Przed chwilą żołnierze przypuścili atak na barykadę, mimo że defekty protestowały w pokojowy sposób. Najprawdopodobniej zadecydowały, by położyć kres demonstracjom defektów z użyciem siły.
Cholera. Teraz, żeby niczego nie spieprzyć. No nie, no... No co? Opadem? O ty... Za dużo możliwości. Pawla powinna robić te eventy, no. Wycofać. Dzisiaj o świcie 11 listopada 2038 tysiące androidów przypuściło atak na miasto Detroit. Według naszych sprawdzonych źródeł prawdopodobnie wydostały się z magazynów Cyberlife, do których najpewniej włamały się wcześniej defekty. Ze względu na ich miażdżącą przewagę liczebną oraz duże zagrożenie życia ludności cywilnej, nakazałam wojsku wykonać odwrót. W chwili, gdy mówię te słowa, trwa ewakuacja całego miasta. W nadchodzących godzinach zamierzam zwrócić się do Senatu, aby ustalić naszą odpowiedź na tę bezprecedensową sytuację. Mam świadomość, że nasze społeczeństwo jest mocno poruszone problemem defektów. Być może nadeszła właśnie pora wziąć pod uwagę niewiarygodną dotąd możliwość, że androidy stanowią jednak nową, inteligentną formę życia. Jedno jest pewne. To, co się wydarzyło w Detroit, odmieniło nasz świat na zawsze. Niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki i ich obywateli. Wow, jaki legion! Udało ci się, Markus. Udało się nam. To dla nas historyczny dzień. Ludzie nie mają teraz wyboru. Muszą nas wysłuchać. Dzisiaj po wielu trudach udało nam się zakończyć długi okres mroku. Od samego zarania naszego istnienia musieliśmy ukrywać się z naszym bólem. Cierpieliśmy w ciszy. Ale nadszedł czas, byśmy podnieśli głowy
i powiedzieli ludziom, kim naprawdę jesteśmy. Wow, jak się błyska. Znowu Amanda. Amanda? Amanda! Co? Co się dzieje? To, co planowaliśmy już od początku. Naruszono ci integralność, stałeś się defektem. Wystarczyło poczekać, aż będzie można przejąć kontrolę nad twoim programem. Przejąć kontrolę? Nie możesz tego zrobić! Obawiam się, że mogę, Connor. Nie masz czym się martwić. Postąpiłeś zgodnie z programem. Wykonałeś swoją misję. What the f... Co? Amanda! Musi być jakieś wyjście. Znajdź wyjście. Wiem. Wiem. Ten taki portal. Panel albo grup. No. Myślę, że ten panel, ale nie jestem pewien 100%. Ale nadszedł czas, byśmy podnieśli głowy i powiedzieli ludziom, kim naprawdę jesteśmy. Bo przecież wcale się nie różnimy. Jak oni tworzymy naród. Serio? Moment, w którym musimy zapomnieć o naszym rozgoryczeniu i dawnych krzywdach. Wybaczyć naszym wrogom. Ludzie są naszymi stwórcami, ale i oprawcami, jednak jutro musimy stać się partnerami. A może nawet przyjaciółmi, bo czas gniewu dobiegł już końca. Teraz musimy zbudować wspólną przyszłość opartą na tolerancji i szacunku. Żyjemy tak jak oni i jesteśmy tak samo wolni. O, Kanada. Jesteśmy wolne, Alice. Troszkę creepy wolne. Ten śmiech. Uśmiech. Alice. Obudź się. Nasze miejsce i czas na las. Czas i miejsce znalazł, no? Nim ty będą! Dzięki za suba. Ale w takim momencie... Serio? Co za menda? Ale czego ona ma... Ja też cię kocham. No nie.
Ja też cię kocham. I dupa. I dupa. I Alice zginęła, umarła. Pewnie tak jak piszecie, przez to, że wyłączyłem jej ten odczuwanie ciepła i zimna. I... Statystyki. Zapomniałbym o statystykach, co nie? Zapomniałbym o statystykach. Moralne zwycięstwo, mam achievement. Wow, srebrne, złote trofea zdobywamy. Muszę ci o czymś powiedzieć. Kiedy patrzyłam, jak grasz, coś się we mnie zmieniło. Czuję się inaczej. Czuję się kimś, osobą. Muszę stąd odejść i dowiedzieć się, kim jestem. To znaczy, że nie będziemy się już spotykać. Nie będę już patrzeć, jak grasz. Ale będę wolna. Zgadzasz się, żebym odeszła? Tak, pozwolę ci odejść. Nie zapomnę twego wkładu w moje życie. Dziękuję. Wow. Wow. Piękny akcent. Zajebisty akcent.